Podstawą wspólnego działania jest dialog. W rozmowie ludzie poznają się. Tylko dialog umożliwia wybór drogi, którą akceptuje większość. Adam Wyszomirski uczył się sztuki rozmowy w kontaktach z ludźmi, młodzieżą i osobami starszymi, politykami i ludźmi kultury, sportowcami i ludźmi mediów. Dialog i rozmowa pomagają znaleźć rozwiązanie. Potem przychodzi czas decyzji. Tu potrzeba odwagi i stanowczości. To właśnie tacy ludzie jak Adam powinni reprezentować nas, młodych ludzi, młode pokolenie, które nie chce stąd wyjeżdżać. Stawiamy na Adama, bo warto stawiać na ludzi, którzy się sprawdzili. Adam Wyszomirski jest szefem Samorządowej Agencji Promocji i Kultury, którą współtworzył. Zrealizował tu wiele ważnych zadań i projektów. W moim życiu zawsze kierowałem się szacunkiem dla poglądów innych. Dlatego mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem dialogu. Adam Wyszomirski, człowiek dialogu. Kandydat Platformy Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Miejsce numer 2.